Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trzecia runda Polskiej Ligi Sim Racingowej przed nami. Kwalifikacje już są rozpoczęte. Zapraszam na spektakl, w którym będziemy dzisiaj widzieć dwa wyścigi 30 oraz 20-minutowy. Na dzisiejsze zmagania zaprasza Sławomir Myszkowski. No i zobaczymy, komu dzisiaj uda się wywalczyć pole position. Jak na razie największe szanse na to ma Damian Skowron, który jest aktualnie na naszych ekranach. Damian Skowron w tym momencie 0,3 przewagi nad pozostałymi kierowcami, także jak na razie deklasacja. No i też Dąbrowski 0,3 sekundy tylko traci na Patryk Roszak na trzecim miejscu, już prawie 1 sekundę, także ta różnica jest dosyć spora. Już po trzecim miejscu, jak widzimy, te różnice są nieco mniejsze i będziemy mogli tam spodziewać się jakiejś rywalizacji. Minuta do zakończenia sesji kwalifikacyjnej. No i już ta sytuacja w kwalifikacjach nam się unormowała, chociaż jeszcze jakieś zmiany mogą tutaj nastąpić. Tak jak przed momentem Patryk Szwajkowski wskoczył na pozycję numer 8, a aktualny kierowca, którego mamy na pole position, w tym momencie znajduje się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. 124 punkty, tylko 2 oczka straty do Szymona Frelika, który aktualnie prowadzi, ale jak widzimy, 4. miejsce jak na razie. Mateusz Ziobiński wiceliderem klasyfikacji, 125 punktów, także tylko jeden punkt różnicy między kierowcami w pierwszej trójce. No i to nam zwiastuje ciekawe widowisko dzisiaj. To okrążenie Damiana Skowrona, jak widzimy, nie za dobre. Parę błędów tutaj się przydarzyło. Wydaje mi się, że poprzednim zakrętem można by było przejechać znacznie szybciej. No ale tymi samochodami, no i też ogólnie w polskiej lidze sim racingowej, na tym torze ścigamy się pierwszy raz. Dopiero w 5. sezonie dotarliśmy na tor Baku w Azerbejdżanie. Ciekawe widowisko mieliśmy podczas wyścigu Formuły 1 na tym torze. Kraksa, Lensa Strolla, Kraksa, Maxa Verstappena, no i sprint na ostatnich okrążeniach po czerwonej fladze. Ostatecznie udało się wygrać Sergio Perezowi po błędzie, fatalnym błędzie Lewisa Hamiltona. Zobaczymy, czy takie błędy będą się przydarzać dzisiaj kierowcom. No i w tym momencie kończy Damian Skowron swoje okrążenie. Czy będzie tutaj poprawa? Poprawy niestety nie ma. No i to jest ostatnie okrążenie tego kierowcy. W tym momencie Dąbrowski na pozycji drugiej. No i też już tutaj to swoje kółko skończył. Jeszcze Szymon Frelik na pozycji czwartej. Może pokusić się jeszcze tutaj o atak na Patryku Roszaku. Teraz przeskoczył go właśnie Marek Prędkiewicz ze Scuderii Komandante. Scuderia Komandante dzisiaj z pełnym składem. Tak samo Chrom Lizards. Szwajkowski przeskoczył na pozycję siódmą. No i zobaczymy, jaki będzie czas Szymona Frelika. Czy uda się przeskoczyć trochę pozycji? Jednak nie. Zostaje 6. pozycja w tej sesji kwalifikacyjnej. Także tak prezentują się wyniki, do których jeszcze za moment wrócimy. No i Arkadiusz Siwek też już kończy tę sesję kwalifikacyjną na pozycji numer 15. Posypało się sporo kar, też z dosyć dużym opóźnieniem. No i kierowcy mieli przez to wydłużony czas na składanie zażaleń. No i cóż, zobaczmy, jak wygląda w takim razie sytuacja w klasyfikacji kierowców. Prowadzenie Szymona Frelika, 126 punktów, no i to, o czym mówiłem, czyli bardzo małe różnice w pierwszej trójce i tutaj tak naprawdę nie tylko pierwsza trójka, pierwsza ósemka kierowców może się zmienić podczas dzisiejszego dnia wyścigowego. Bardzo małe różnice na 4., 5. miejscu, tutaj akurat tyle samo punktów, no ale 2 punkty straty Szwajkowski do
Roszaka i Andrzejewskiego. Guzowski 113 punktów jak na razie na swoim koncie. Już poniżej setki Aleks Rogoza na pozycji 10, za nim Damian Sielski. No i pierwszą szesnastkę zamyka Mateusz Dąbrowski. No i dalej już tutaj o wiele, wiele większe różnice. No ale tutaj już walka, powiedzmy, toczy się nieco pozycyjnie, bo 40 punktów dopisywanych jest dla kierowców za ukończenie splitu pierwszego. Nawet mimo tego, że split drugi oczywiście się nie odbędzie do tej pory, nie było zbyt wielu chętnych, żeby drugi split rozegrać. Także sprawdźmy jeszcze klasyfikację zespołów i tutaj prowadzi Royal Blue Racing, z tym, że Downforce Engineering może pozwolić sobie jeszcze na atak. Tak samo blisko jest przecież Scuderia Comandante, 214 punktów, no i Papr Jonasz Racing 201. On za to z kolei musi obawiać się zespołu Feeder Sport Poland na pozycji 5, no a tuż za nimi też jest Chrome Lizards, tylko 1 punkt straty, a pierwszą dziesiątkę zamyka Neon Sport Masters, który również ma bardzo małą stratę punktową między siódmym a dziesiątym miejscem. No mamy tylko 5 punktów różnicy, więc ta sytuacja będzie się zmieniać tak naprawdę cały czas. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądały wyniki sesji kwalifikacyjnej. A one przed nami. Damian Skowron z najszybszym czasem, minuta 39,5, 3 dziesiąte sekundy straty Mateusza Dąbrowskiego. Obudził się Mateusz Dąbrowski, już w sezonie piątym radzi sobie o niebo lepiej w porównaniu do jego jazdy, którą widzieliśmy w ostatnich sezonach. Kasper Nizion na pozycji trzeciej, jest dominacja zespołu Downforce Engineering, no i zobaczymy, jak będzie wyścigu. Patryk Roszak na pozycji czwartej, piąty Prędkiewicz, szósty Frelik, siódmy Szwajkowski, Ziobiński na pozycji ósmej dopiero, także dosyć daleko i będzie mu ciężko wybronić pozycję wicelidera w generalce. Daniel Ruiz na pozycji dziewiątej, Mateusz Guzowski zamyka pierwszą dziesiątkę, no i dalej Waldemar Bakuniak 11, 12 Adrian Szymanek, 13 Paweł Andrzejewski, 14 Michał Prygiel, Arkadiusz Siwek na pozycji 15, 16 Kozera, 17 Tukaj, 18 Zachary Munkacy i 19 Iwan Otejro jako jedyny zawodnik bez czasu. Tak prezentują się wyniki sesji kwalifikacyjnej na torze Baku Street Circuit, a przed nami rozgrzewka i już za moment wyścig główny, wyścig 30-minutowy, który pokaże nam, kto najlepiej radzi sobie na tym torze, biorąc pod uwagę tempo wyścigowe. To wszystko przed nami. Zapraszam na krótką przerwę i słyszymy się już na okrążeniu formującym. Okrążenie formujące już trwa. 19 kierowców znajduje się na torze, a przynajmniej będzie znajdowało się na starcie do tego wyścigu, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to 5 kierowców będzie startowało z alei serwisowej, a są to Michał Prygiel, Michał Kozera, Zachary Munkacy, Iwan Otejro oraz Michał Tukaj. No i właśnie ta piątka będzie startować na samym końcu stawki. Najbardziej tutaj skorzysta mimo wszystko Arkadiusz Siwek, który dzięki temu będzie mógł sobie pozwolić na awans o pozycję wyżej, no ale pozostali kierowcy znajdują się jednak z tyłu stawki. A zobaczmy, jak wygląda kolejność
na starcie do dzisiejszego wyścigu. Pierwsza dwójka, Damian Skowron i Mateusz Dąbrowski, to nam się nie zmieniło po sesji kwalifikacyjnej. Dalej Kacper Nizio i Patryk Roszak, linia druga, następnie Marek Prędkiewicz i Szymon Frelik, później Patryk Szwajkowski oraz Mateusz Ziubiński. Dziewiąty ruszy Daniel Ruiz, dziesiąty Mateusz Guzowski, jedenasty Adrian Szymanek, z 12 pozycji Paweł Andrzejewski, z 13 miejsca Waldemar Bakuniak, Michał Prygiel z Alei Serwisowej, Arkadiusz Siwek z pola numer 15, z 16 pola, a w zasadzie, tak jak już mówiliśmy, z Alei Serwisowej wystartuje Michał Kozera, no i również Zachary Munkacy, Iwan Otejro oraz Michał Tukaj. Ci panowie znajdują się w tym momencie w swoich boksach, chociaż z tego co widzę, Iwan Otejro w tym momencie znajduje się na torze, także mały błąd live timingu w tym momencie, to wszystko wróciło do normy, także dla sprostowania mogę podać, że w tym momencie tylko Michał Tukaj znajduje się w Alei Serwisowej, najprawdopodobniej po prostu błąd serwera, błąd być może trybu obserwatora, ale już na szczęście wszystko działa. Jeszcze raz, Michał Tukaj jako jedyny wystartuje z Alei Serwisowej do tego wyścigu, a kierowcy już ustawieni na polach startowych i zobaczymy, komu uda się najlepiej wystartować. Zapalają się czerwone światła, zaczynamy trzecią rundę Polskiej Ligi Sim Racingowej GP Azerbejdżanu i ruszyli kierowcy. Czy to będzie dobry start dla Skowrona? Jak widzimy, świetny start. Mateusz Dąbrowski na pozycji drugiej udało się utrzymać, ale jednak walka teraz z Kacprem Nizio i to jednak Dąbrowski skakuje tutaj na P2, ale Patryk Roszak świetnie próbuje jeszcze awansować. Zobaczymy, co się dzieje z tyłu. Bardzo blisko tutaj ścian, ale bardzo spokojnie i jednak Michał Kozera w tym momencie na ostatnie miejsce nam spada także zaraz za Michała Tukaja. Bardzo mało miejsca teraz i czy tutaj dojdzie do jakichś kolizji? Właśnie te pierwsze zakręty na torze w Baku lubią być zdradliwe, szczególnie kiedy panuje bardzo duży tłok na torze, ale tutaj bez większych problemów ze stawki wypadł jeden kierowca, który będzie musiał zjechać do Alei Serwisowej. Kacper Nizio na pozycji trzeciej próbował zaatakować Mateusza Dąbrowskiego. Nie udała się ta sztuka. Świetnie wybronił wewnętrznej Dąbrowski. No i dzięki temu zachował pozycję numer 2. Marek Prędkiewicz na pozycji piątej. No on w tym momencie broni honoru Scuderii Comandante, zespołu, który przecież od zawsze świetnie spisywał się w polskiej lidze sim racingowej, ale niestety w tym wyścigu, no podczas tej sesji kwalifikacyjnej coś poszło nie tak, no i też nie tylko sesja kwalifikacyjna, ale problemy już na starcie właśnie Michała Kozery. Prędkiewicz będzie gonił Roszaka, gdzie są małe różnice, pół sekundy różnicy tylko między Kacprem Nizio a Mateuszem Dąbrowskim i tutaj powinniśmy obserwować, co się dzieje, ale też z tyłu Szwajkowskim w tym momencie walka z Guzowskim o pozycję numer 7 i tak zakończyliśmy pierwsze okrążenie na torze w Baku, ale Szwajkowski jest tutaj bardzo blisko i uderza w ścianę w tym momencie Daniel Ruiz, pozycja 10, być może są tam jakieś uszkodzenia przedniego skrzydła. Chociaż wizualnie tutaj nie widać jakichś zmian. Waldemar Bakuniak na pozycji 11. Jeśli tutaj jakieś problemy będą po stronie Ruiza, to Bakuniak bardzo szybko będzie starał się te błędy wykorzystać, ale też nieoptymalnie przejechane te dwa zakręty właśnie w wykonaniu Bakuniaka. Damian Skowron liderem tego wyścigu od samego początku. Żółta flaga w sektorze pierwszym i Michał Kozera ponownie z problemami i ponownie brak przedniego skrzydła w jego samochodzie. Niestety bardzo, bardzo pechowo. Drugi raz próba przejechania tego pierwszego sektora.
Skrzydło jednak jest, nie wiem, czy to było moje przewidzenie, czy jakiś błąd lifetimingu. No, w tym momencie mam mętlik w głowie, ale odpuśćmy sobie to, co się dzieje z tyłu i sprawdźmy, co się dzieje z przodu, bo tutaj zapowiada się walka Kacpra Nizio oraz Patryka Roszaka. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dosyć agresywnie tam Roszak najszybsze okrążenie wyścigu popełnił teraz Damian Skowron, no ale one będą jeszcze znacząco przebijane. Kacper Nizio i Patryk Roszak. Walka o podium, walka o pozycję numer 3. Bardzo mała różnica, ale broni się w tym momencie Kacper Nizio. Wykorzystuje szeroki samochód, jakim kierowcy jeżdżą w sezonie piątym. No i ta sztuka bronienia się bardzo łatwo Kacperowi Nizio przychodzi. Żółta flaga po raz kolejny w sektorze pierwszym. Michał Prygiel z problemami, zaraz zobaczymy, co tam się mogło stać. Być może również jakieś uszkodzenie jego samochodu. Niektórzy kierowcy, jak widzimy, ścinają nieco z zakrętów, no i mogą zostać za to ukarani. Też innym torem jazdy, jak widzieliśmy, Frelik oraz Prędkiewicz. Większa różnica teraz między Kacprem Nizio a Patrykiem Roszakiem. Już z tyłu te różnice nieco mniejsze, ale zmieńmy tutaj na lifetimingu opcję wyświetlania strat na te do kierowcy przed sobą. I Michał Tukaj tuż, tuż za Zacharym Munkacym. Zobaczmy, bardzo mała różnica między tymi kierowcami, ale też być może zaraz dojdzie ponownie do walki o pozycję trzecią. No i teraz Michał Tukaj uderza w ścianę i traci przednie skrzydło. Być może zagapił się na jadący przed nim samochód właśnie Zacharego Munkacego, który wypadł poza tor. No i niestety tutaj błąd popełnił Michał Tukaj, wyprzedza go teraz jego kolega z zespołu Michał Prygiel, który jednak to przednie skrzydło ma całe mimo jakiegoś spięcia w sektorze pierwszym. Pięć minut wyścigu za nami. Guzowski przed sobą, ma Frelika za sobą, ma Prędkiewicza. Musi jednocześnie atakować się i bronić, bo jednak chciałby ukończyć ten wyścig jednak na jakiejś wyższej pozycji, a w tym momencie Guzowski na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców, 113 punktów. On walczy ze Szwajkowskim, który jest na pozycji 9 w tym momencie. Szwajkowski na pozycji 6 w klasyfikacji generalnej, więc niestety słaba postawa Szwajkowskiego na początku tego wyścigu. No i właśnie w sesji kwalifikacyjnej, ale problemy teraz Prędkiewicza, który traci już ponad sekundę do jadącego na szóstym miejscu Guzowskiego. Paweł Andrzejewski bardzo blisko teraz Waldemara Bakuniaka. Wydawało się, że Bakuniak będzie gonił Daniela Ruiza, ale jednak stracił bardzo dużo i teraz Paweł Andrzejewski będzie próbował zaatakować. Napędza się za tylnym skrzydłem. Dojazd do zakrętu numer 1. Bardzo, bardzo długa prosta i jest awans na pozycję 11. Świetne podręcznikowe wyprzedzanie. Zero problemów tutaj z tym atakiem miał Paweł Andrzejewski. Bardzo mała różnica. Teraz problemy Bakuniaka. Bakuniak w poprzek toru i możliwe, że Adrian Szymanek za moment go wyprzedzi, bo jednak Bakuniak, kierowca Feeder Sport Poland, ma w tym momencie bardzo małą prędkość na wyjściu. Jednak tutaj do ataku żadnego nie doszło. Bardzo mała różnica cały czas między kierowcami Scuderii i Komandante, którzy zdecydowali się zamienić pozycjami
22 minuty do zakończenia tego wyścigu i jesteśmy jeszcze w tej 1/3 zmagań, jeśli chodzi o właśnie ten pierwszy 30-minutowy. I teraz Marek Prędkiewicz wypada z toru, spada na pozycję 10 za Daniela Ruiza. O ile tutaj opony nie są przegrzane, to bezproblemowo do walki Prędkiewicz powróci. Żółta flaga w sektorze. Pierwsze mi problemy Michała Tukaja. Dzięki temu Michał Kozera będzie miał z kim powalczyć, ale teraz bardzo późne dohamowanie, bardzo szeroko przejechał przez zakręt. Być może są tutaj jakieś uszkodzenia w jego samochodzie. Kolejny najszybszy czas wyścigu Damian Skowron. Minuta 41,7 tym razem, ale jak widzimy, nie zamierza zwalniać tempa i tych fastest lapów będziemy widzieli coraz więcej, dzięki temu, że też mniej paliwa mamy w bakach samochodów. 2 sekundy już różnicy między liderem tego wyścigu a drugim miejscem. No i też 3,5 sekundy traci Nizio do Dąbrowskiego. To są bardzo duże różnice. Po kwalifikacjach można było się tego spodziewać. Munkacy z jakimiś problemami, zobaczmy. I tutaj wyjazd z zakrętu. Tutaj mamy zakręt numer 2. Problemy w zakręcie numer 2 w tym momencie Munkacego. No i tak, i tutaj dwójka i trójka sprawiają jakieś problemy. Właśnie tutaj kierowcy najczęściej wyjeżdżają, a jeszcze nie widzieliśmy wyjazdu w strefie zamkowej. Problemy Iwana Oteiro, który spada za Munkacego teraz. W przypadku kierowców, którzy przejechali bardzo dużo okrążeń na tym torze, w przypadku doświadczonych kierowców takie błędy zdarzają się naprawdę rzadko, jednakże no, mimo wszystko może dojść do takich sytuacji, jak na przykład mieliśmy w przypadku Lewisa Hamiltona, który po restarcie po czerwonej fladze, no niestety pojechały prosto przez zakręt, który właśnie odwiedzamy, zakręt numer 1. Toto Wolf mówił, że to absolutnie nie jest wina kierowcy, tylko złych ustawień samochodu. Widać też było dymiące się hamulce Lewisa Hamiltona na restarcie w wyścigu, ale też nie tylko jego, bo jeden z kierowców z tyłu również miał podobny problem, jednakże tylko Lewis Hamilton wypadł właśnie z zakrętu numer 1 przy restarcie, no i ostatecznie nie zdobył żadnego punktu, mimo to, że była przecież szansa na wygraną i przez to dalej znajduje się z tyłu Maxa Verstappena w klasyfikacji generalnej kierowców, ale te szanse są cały czas wyrównane. Red Bull, jak i sam Max Verstappen nie zamierzają zwalniać tempa, no i też Hamilton razem z Mercedesem będą musieli odrobić solidną lekcję, aby takie błędy już się nie przydarzały. No i jeszcze trzeba przecież dojechać ten sezon do końca, a na pewno taka mała różnica punktowa nie będzie zadowalać zespołu Mercedes, który przecież zdobył już dosyć sporo mistrzostw z rzędu i w przypadku kierowców, i w przypadku konstruktorów. Max Verstappen jako pierwszy raz udało mu się objąć pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców i ma nadzieję na to, że uda mu się to miejsce utrzymać. Z kolei Lewis Hamilton chce tego 8. tytułu mistrzowskiego, przebicia tego wielkiego rekordu Michaela
Schumachera. Mamy pierwszy pit stop, Marek Prędkiewicz w alei serwisowej. Jest uszkodzenie jego samochodu, wymiana przedniego skrzydła w tym momencie w jego pojeździe. Żółta flaga w sektorze pierwszym, także kolejne problemy kierowców. Adrian Siwek teraz. Arkadiusz Siwek, przepraszam. W zakręcie numer 1 próbował nawrócić, ale to nawrócenie wykonane w bardzo złym stylu. Niestety takie rzeczy również się zdarzają. Wielka szkoda, że mamy taką małą ilość kierowców dzisiaj na torze, ale ci szybcy zawodnicy na pewno nie będą narzekać na to, że wolniejsi kierowcy, ci dublowani, przeszkadzają w bardzo szybkiej jeździe. Tutaj jednak w niektórych miejscach ciężko przepuścić. Tor lubi się zawężać, szczególnie jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę strefę zamkową. Także na przepuszczanie tutaj tego miejsca jest jednak bardzo, bardzo mało. Mateusz Guzowski na naszych ekranach. No i mamy walkę z Szymonem Frelikiem o pozycję numer 5, poniżej 1 sekundy różnicy między kierowcami. Tak samo z tyłu Szwajkowski i Ziobiński. Problemy Guzowskiego i musi jak najszybciej włączyć wsteczny. Wyprzedzają go teraz kierowcy. Szwajkowski, z tego co widziałem, lekkim driftem przejechał zakręt numer 2, ale udało się bez większych konsekwencji. Bardzo mała różnica między nim a Ziobińskim cały czas. Michał Prygiel również, być może będzie jakaś walka z Adrianem Szymankiem. A teraz ta strata Szymanka się zwiększa, być może jakiś błąd tego kierowcy właśnie przed momentem. Tutaj najczęściej powinniśmy się spodziewać manewrów wyprzedzania w zakręcie numer 1. Żółta flaga teraz w sektorze pierwszym. Problemy Michała Kozery po raz kolejny. Michał Kozera na ścianie. Być może oberwał tutaj tył jego samochodu. Problemy Prędkiewicza także. No niestety dramat. Dramat jeśli chodzi o postawę Scuderii Commandante dzisiaj, a tutaj świetną walkę obserwuje teraz Marek Prędkiewicz. Walka pomiędzy Szymankiem a Munkacem. Wymieniają się teraz panowie pozycjami. Bardzo późne dohamowanie teraz Munkacego. Damian Skowron, przepraszam, zjeżdża do alei serwisowej. Mamy także pit stop Kacpra Nizio, kierowcy Downforce Engineering, w tym momencie w boksie. Prędkiewicz na pozycji 15 teraz ląduje. Damian Skowron, gdzie wyjedzie? Tuż przed Szwajkowskim, no i za Ziubińskim, w kanapce walczących kierowców. No i na tych świeżych oponach będzie starał się jak najszybciej Ziubińskiego wyprzedzić. Jeśli Ziubiński zdecyduje się na dłuższy stint, to może być tutaj problem. Skowron, jak widzimy, założył najbardziej miękką mieszankę i na niej zamierza dojechać do mety. Zobaczymy, czy będą tutaj jakieś manewry wyprzedzania. Bakuniak również w alei serwisowej, podobnie Iwan Oteiro. Jedziemy w drugiej połowie wyścigu. Pierwszy wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu, 30-minutowy. Później jeszcze runda sprinterska z odwróconą pierwszą dwunastką. Patrząc na to, ilu mamy kierowców dzisiaj w stawce, to na pewno te zawody będą bardzo ciekawe, bo ponad połowa stawki przecież przemiesza nam się kolejnością. Próbuje teraz Damian Skowron i zobaczymy, czy to będzie udany manewr wyprzedzania. Dojazd do zakrętu numer 1. Dąbrowski teraz w alei serwisowej.
No i gdzie wyjedzie Dąbrowski, bardzo, bardzo duża strata do Damiana Skowrona, wręcz ogromna. No i teraz powraca na pozycję siódmej. Damian Skowron, jak widzimy, z powodzeniem wyprzedził Mateusza Ziubińskiego. Jest trzecie miejsce, no i przed nim Roszak i Frelik muszą jeszcze zjechać do alei serwisowej. Od początku wyścigu kierowcy jadą na oponach średnich. Szymon Frelik i tak samo Patryk Roszak. Damian Skowron na końcówkę zdecydował się na jazdę na oponach miękkich. Żółta flaga w sektorze pierwszym i ponownie problemy Michała Kozery. Z tego co widzę na live timingu, Michał Prywiel teraz w alei serwisowej. Wydawałoby się, że doświadczeni kierowcy Chromizard, doświadczeni kierowcy Scuderii Comandante będą mieli tutaj ciepłe posadki w top 10. Mimo to mamy tylko po jednym kierowcy z każdego teamu. Świetnie tutaj prezentują się zawodnicy Royal Blue Racing, którzy jadą cały czas w pierwszej piątce. Także Dąbrowski, jeden z dwóch reprezentantów Neon Sport Masters. No i teraz Skowron wraca na pozycję wyżej. Jeszcze tylko czeka na zjazd Patryka Roszaka do alei serwisowej, ale widzimy, jak szybko odrabia, jak te straty teraz maleją, bo Damian Skowron na tych nowych oponach zdecydowanie odrabia. Paweł Andrzejewski teraz w boksie, no i wyjedzie na pozycji 10. Bardzo duża przewaga będzie nad Markiem Prędkiewiczem. Oczywiście w pierwszym wyścigu punktowana jest pierwsza piętnastka. Ci kierowcy, którzy do tej pory nie punktowali, będą mogli podskoczyć w klasyfikacji generalnej. Widzieliśmy długą listę kierowców, którzy załapali się jedynie na gwarantowane 40 punktów za sam udział w wyścigu splitu pierwszego. Na pewno z takiej sytuacji będą zadowoleni Iwan Otejro, Waldemar Bakuniak. Dzięki temu będą mogli odrobić straty. Już większość kierowców zjechała na ten obowiązkowy pit stop i sprawdźmy, kto jeszcze alei serwisowej nie wizytował. Ziubiński, Szwajkowski, Patryk Roszak na P1, no i z tyłu Adrian Szymanek. A w tym momencie w boksie Iwan Otejro oraz Michał Tukaj. Damian Skowron kolejny rekord okrążenia, więc no, bardzo dobrze tutaj się jedzie temu kierowcy. Patryk Roszak w alei serwisowej, zobaczymy, gdzie wyjedzie, czy będzie tutaj walka z Szymonem Frelikiem, walkę o pozycję szóstą w tym momencie. No ale spadli ci dwaj kierowcy, Patryk Roszak jednak z przodu, zdecydowanie z przodu. Pozycje względem startu: Ziubiński jak na razie 6 pozycji, Szwajkowski 4, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że ci kierowcy jeszcze nie wizytowali swoich mechaników, być może będą jechać do końca. Zobaczymy, jeśli tak, to ta strategia naprawdę jest dobra. Michał Tukaj w tym momencie z DNF-em jedyny kierowca, który nie kończy wyścigu numer 1. Na torze w Baku. Munkacy na pozycji 15.
bardzo duża strata do Bakuniaka, tutaj bardzo małe szanse na jakieś zmiany pozycji, na większy dorobek punktowy, 15 sekund różnicy, jak widzimy, żółta flaga w sektorze trzecim. Czyje to problemy? Problemy Iwana Otejro na prostej jest start meta. Brak przedniego skrzydła, no i teraz będzie zjazd do alei serwisowej. Nie zdziwiłbym się, jakby Iwan Otejro tego wyścigu już nie ukończył. Problemy także przy wjeździe tutaj do boksu, włączony pit limiter. Melduje się teraz tutaj na polu zmiany opon. I czy będzie decydował się na dalszą jazdę? Decyduje się jednak. A sprawdźmy to, co się dzieje z przodu, bo tutaj szykuje się walka i Paweł Andrzejewski melduje najlepszy czas tego wyścigu, minuta 41.0. Udało się przebić świetny rezultat Damiana Skowrona, także Paweł Andrzejewski teraz najszybszy na torze i wielka szkoda, że obudził się dopiero teraz, bo aktualnie 10. pozycja, a z takimi czasami, jeśli kręciłby je regularnie, to mógłby śmiało bić się o podium, o zwycięstwo nawet w dzisiejszym wyścigu. Zjechał najpóźniej z tej pierwszej dziesiątki, to prawda, jednakże dosyć spora różnica między nim a Damianem Skowronem w sesji kwalifikacyjnej, a tutaj udaje się teraz czas Skowrona przebić o 0,3 sekundy. Żółta flaga w sektorze pierwszym. Czy będzie tutaj jeszcze jakiś atak? Dąbrowski szykuje się do szarży i mamy to po zewnętrznej. Próbuje tutaj objechać. Udało się. Świetnie, Mateusz Dąbrowski. Mamy awans na pozycję numer 3. Wypadek jakiś i problemy tutaj jednego z kierowców. Za moment zlokalizujemy, kto to mógłby być. Waldemar Bakuniak? Nie. Zachary Munkacy. Arkadiusz Siwek, przepraszam bardzo. Arkadiusz Siwek tutaj bez przedniego skrzydła. A Patryk Roszak, problemy! Bardzo późne dohamowanie. Już myśleliśmy pewnie, że wyprzedził Kacpra Nizio, bo pojawił się wyżej na live timingu, ale ostatecznie przestrzelił zakręt numer 3 i spada na pozycję 7 za Szymona Frelika, przed którym przecież wyjechał. Guzowski wycofuje się z dzisiejszego wyścigu. Mamy kolejnego DNF-a wpisanego dzisiaj w tabeli. A tutaj walka cały czas o pozycję drugą. Ziubiński, Dąbrowski, Szwajkowski. Dąbrowski zdecydowanie na najlepszej pozycji. Ziubiński, Szwajkowski już wiemy, że do alei serwisowej nie zjadą. Świetna jazda Mateusza Ziubińskiego, bo cały wyścig na oponach średnich. Patryk Szwajkowski zdecydował się jednak na opony twarde, więc tutaj mamy świetne zarządzanie oponami w wykonaniu Mateusza Ziubińskiego. Musi jeszcze tylko przez 4 minuty przetrzymać Dąbrowskiego. Będzie miał drugie miejsce i solidny zastrzyk punktów. Dojazd do zakrętu numer 1 i broni się tutaj Ziubiński. Teraz zakręt numer 2, ale tutaj Dąbrowski schowany za tylnym skrzydłem. I kolejna bardzo długa prosta. Mateusz Dąbrowski będzie się napędzać. Jest szybszy, bardzo mało tutaj miejsca. Hamowanie przed setnym metrem i Dąbrowski bardzo blisko ściany, dotknął tam lekko bandy, jednakże znalazł się przed Ziubińskim, także Mateusz Dąbrowski w tym momencie jedzie po pozycję drugą. Udało się wrócić na to miejsce mimo zjazdu do alei serwisowej, a Ziubiński i Szwajkowski mimo właśnie straty pozycji przed momentem na rzecz Dąbrowskiego, jeszcze wcześniej na rzecz Skowrona, jadą naprawdę świetne zawody. Szymon Frelich blisko Kacpra Nizio. Żółta flaga po raz kolejny w sektorze pierwszym i problemy Bakuniaka. Ale teraz jeden z kierowców w poprzek toru całkowicie.
Żółta flaga cały czas pokazuje w sektorze pierwszym, ale to właśnie Bakuniak. No niestety cały czas pokazuje nam sektor pierwszy, mimo to, że ten sektor pierwszym nie był. No i niewiele brakowało, żeby doszło tutaj do jakiegoś solidnego karambolu i jeszcze uderza w ścianę po raz kolejny. Dziwię się, że tutaj nie wypadło koło z tego bolidu Bakuniak. No już doszczętnie niszczy swój samochód i powinien już wycofać się z tego wyścigu. Zajmuje aktualnie linię wyścigową i obił teraz jeden z samochodów zespołu Chrome Lizards. O ile się nie mylę, i to był Paweł Andrzejewski. Wydaje mi się, że w takim wypadku jednak powinien zrezygnować z dalszej jazdy. Waldemar Bakuniak i kolejne problemy Roszaka. Roszak ponownie poza torem. Roszak wyjechał przed momentem. Nie, to nie Patryk Roszak. To jest jeden z kierowców dublowanych. W takim razie Zachary Munkacy po raz kolejny ofiarą tego dohamowania do zakrętu numer 2. Dużo się dzieje i wielka szkoda, że dużo się dzieje pod względem wypadnięcia poza tor, bo tor Baku Street Circuit błędów nie wybacza. Nie wybacza tych późniejszych, ryzykownych dohamowań. Kierowcy płacą za to naprawdę słoną cenę. Kilka razy zapłacił Patryk Roszak. Bezbłędnie tutaj widzimy pierwsza piątka tego wyścigu. Także Kacper Nizio oraz... chociaż Kacper Nizio, wydaje mi się, że... No, nie widzieliśmy tutaj błędów w jego wykonaniu, więc być może to jest wina słabszej strategii dzisiaj. No a przed nim teraz jeden z kierowców dublowanych. Być może to jest właśnie Zachary Munkacy. A nie, tutaj walka, przepraszam bardzo, Szymon Frelik oraz Patryk Szwajkowski. Szymon Frelik wskakuje teraz na pozycję czwartą, walka o pozycję numer 4. No i teraz Szwajkowski broni się przed Kacprem Nizio. Bardzo małe różnice, ale jednak zużyte opony w jego samochodzie. Podobne problemy ma teraz Mateusz Ziobiński, ale warto przypomnieć, że Ziobiński zdecydował się jechać na średnie mieszance, a Szwajkowski na mieszance twardej. Do samego końca 8-7 sekund do zakończenia tego wyścigu i widzimy w ostatnich momentach walczą tutaj Szwajkowski i Nizio. Szwajkowski wie, że to jest ostatnie okrążenie tego wyścigu. Musi się tutaj bronić, jeśli chce pozycji piątej na mecie. Mateusz Ziobiński bezproblemowo może dojechać na pozycji trzeciej, bo już w tych późniejszych zakrętach ciężko wyprzedzić. Jeśli do końca prostej start meta, do tej linii mety utrzyma się na pozycji trzeciej, to już bez problemu będzie miał gwarantowane podium w tej rundzie numer 1. Patryk Szwajkowski teraz przewaga nad Kacperem Nizio, więc on już tutaj może czuć się poniekąd zwycięzcą. Walka jeszcze tutaj o pozycję numer 3, bardzo małe różnice między kierowcami, 0,3 sekundy, ale zobaczmy, Damian Skowron w tym momencie przecina linię start mety i wygrywa wyścig o GP Azerbejdżanu, wyścig numer 1 dzisiaj. Dąbrowski na pozycji drugiej, no i teraz walka o pozycję trzecią, jak Valtteri Bottas i Lance Stroll teraz przecinają linię start meta i to jednak Frelik na pozycji trzeciej, Ziubiński kończy czwarty. Patryk Szwajkowski na pozycji piątej, szósty Kacper Nizio, na siódmym miejscu Patryk Roszak, ósmy Daniel Ruiz, jeszcze tutaj walka z Pawłem Andrzejewskim, zobaczmy, tunel aerodynamiczny, większa prędkość teraz Pawła Andrzejewskiego, no i gdzie jest linia start mety i Paweł Andrzejewski jednak na pozycji ósmej. Paweł Andrzejewski jednak udało się tutaj wskoczyć nieco wyżej, bardzo dobrze tutaj pojechał Marek Prędkiewicz na pozycji 10.
i właśnie kończy te rywalizacje, a reszta kierowców, z tego co tutaj widzę, już jest zdublowany, bo w boksie Szymanek oraz Prygiel. No i tak wygląda pierwsza piętnastka kierowców. Dwóch zawodników nie kończy tego wyścigu, Guzowski oraz Tukaj. No i świetny rezultat Damiana Skowrona. Kompletna deklasacja od kwalifikacji do wyścigu numer 1, ale do sprintu wystartuje z pozycji numer 12, więc będzie bardzo ciężko. No i mimo tego dobrego tempa może się okazać, że ten wyścig może paść łupem kogoś innego. Ale oczywiście zobaczymy. No i świetny też atak Szymona Frelika w ostatniej chwili tego wyścigu. No i też świetna walka przecież Pawła Andrzejewskiego z Danielem Ruizem również do ostatniej chwili. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki wyścigu numer 1. Damian Skowron, Mateusz Dąbrowski, Szymon Frelik, tak wygląda pierwsza trójka. No i ta trójka wystartuje z końca pierwszej dwunastki. Mateusz Ziobiński czwarty, piąty Patryk Szwajkowski, szósty Kasper Nizio, siódmy Patryk Roszak, ósmy Andrzejewski, ósmy Ruiz, dziesiąty Marek Prędkiewicz, który przecież tych problemów na początku wyścigu miał dosyć sporo. Szymanek jedenasty, dwunasty Prygiel, 13 Zachary Munkacy, 14 Kozera, 15 Siwek. I tak wygląda właśnie ta punktowana 15, 16 Waldemar Bakuniak, 17 Iwan Otero i wyścigu nie kończą Mateusz Guzowski oraz Michał Tukaj. A tymczasem zapraszam na krótką przerwę i słyszymy się już na okrążeniu formującym do wyścigu numer 2, wyścigu sprinterskiego o Grand Prix Azerbejdżanu. Kierowcy już na okrążeniu formującym do wyścigu numer 2, ale bardzo duże różnice teraz między kierowcami. Niektórzy zdecydowali się wystartować trochę później, przez co stworzył się wielki odstęp między zawodnikami. Wiemy jak na razie, że z pole position wystartuje Michał Prygiel, który ukończył wyścig na pozycji 12. Jest drugiego miejsca Adrian Szymanek, 13 wystartuje Marek Prędkiewicz, czwarty Daniel Ruiz, z pozycji piątej Paweł Andrzejewski, szósty Patryk Roszak, siódmy Kacper Nizio i ósmy Patryk Szwajkowski. Z dziewiątego pola Mateusz Ziubiński, z dziesiątego Szymon Frelik, z jedenastego Mateusz Dąbrowski i z dwunastego Damian Skowron, zwycięzca wyścigu numer 1. Zachary Munkacy, 13 miejsce, 14 Michał Kozera, 15 Arkadiusz Siwek i 16 Waldemar Bakuniak. Ostatnie dwa pola Iwan Otero z 17 miejsca i Michał Tukaj wystartuje z alei serwisowej. Tak wygląda start do tego wyścigu. No i jeden z kierowców nie wystartuje w tym wyścigu numer 2. Zawodnicy już za moment ustawią się na polach startowych. Miejmy nadzieję, że to ściganie będzie podobnie ciekawe, jak to w tym wyścigu numer 1. Mogliśmy się spodziewać bardzo dużo po dzisiejszym Grand Prix i z pewnością fani Polskiej Ligi Sim Racingowej są tutaj zadowoleni, nasyceni rywalizacją, no i też na pewno ciekawi, jak będzie wyglądać wyścig sprinterski do dzisiejszego GP. A jednak te wyścigi były bardzo emocjonujące w poprzednich rundach. Już wszyscy ustawieni na polach startowych, także zaczynamy wyścig numer 2. 20 minut ścigania przed nami. Czekamy na zapalenie się czerwonych świateł, które już w tym momencie odpala dyrektor wyścigu i startujemy. Czy Michał Prygiel obroni tutaj pozycję numer 1 przed
przed Szymankiem. Marek Klętkiewicz na pozycji trzeciej. No i tutaj walka o pozycję numer dwa. Ależ karambol teraz. Potężne zderzenie kierowców. No i będziemy musieli sprawdzić, jak to wszystko wygląda później. Jeszcze jeden z zawodników odfrunął. Jeden z Hiszpanów. Także problem Mundkancego tutaj na wyjściu z dwójki. Waldemar Bakuniak teraz poprzek toru i hamuje innych kierowców. Żółta flaga cały czas w sektorze pierwszym. Daniel Ruiz na ostatniej pozycji, 14 pól straty dla tego kierowcy. Bardzo duży bałagan właśnie na właśnie w środku stawki, a tutaj jeszcze walka. Obserwujemy właśnie Kacpra Nizio na pozycji numer 3. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać dalsza rywalizacja. W tym momencie bardzo małe różnice Frelika do Szymanka, mała różnica Andrzejewskiego do Kacpra Nizio. Tutaj obserwujemy walkę o pozycję numer 3. No i odbijają się tutaj od ściany i Nizio oraz Andrzejewski. Także z tyłu Adrian Szymanek, bardzo duży, bardzo długi przejazd tutaj po ścianie. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać dalej. Zobaczmy walkę o pozycję numer 3, bo tutaj może być ciekawie. Andrzejewski jednak przed Kacprem Nizio jakieś problemy. Tutaj brak przedniego skrzydła, było uderzenie w ścianę na wyjeździe na prosto startmeta, jest zjazd do alei serwisowej, a tutaj Szymanek już łyknięty przez Frelika. Nizio zjeżdża do alei serwisowej. Kozera na pozycji szóstej, Szwajkowski siódmy, Damian Skowron dopiero na 11 miejscu. Nie udało się przebić, był jedną z ofiar karambolu na pierwszym zakręcie. Problemy po raz kolejny ma tutaj Zachary Munkacy przy zakręcie numer 2. Teraz Roszak oraz Ziubiński bok w bok, koło w koło. Jednak Roszak utrzymuje tutaj pozycję ósmą. Damian Skowron tuż za nimi, jak na razie obserwuje to, co się tutaj dzieje. Michał Prygiel z powodzeniem utrzymał pozycję numer 1. Tukaj startujący z alei serwisowej na 14 miejscu aktualnie. Ależ teraz problemy w sekcji zamkowej. Szymanek w poprzek toru i na wstecznym będzie próbował tutaj wracać. Aby tylko nie przeszkodził innym kierowcom. Ale jak na razie bezproblemowo. Także powracamy do tego, co się dzieje z przodu. Dąbrowski teraz w walce o pozycję piątą. Dosyć spory konwój tutaj kierowców, piątka zawodników w tym momencie właśnie w walce o piątą pozycję. No ale też szykuje nam się walka o P1. Michał Prygiel, bardzo mała różnica tutaj, i Marek Prędkiewicz teraz awansuje na pozycję pierwszą. Świetny podręcznikowy atak, próbuje jeszcze skontrować Prygiel, ale nie ma tutaj nic do powiedzenia. Obija jeszcze ścianę znajdującą się po wewnętrznej, a tutaj jak widzimy pozmieniały się pozycje kierowców. Szwajkowski teraz prowadzi ten konwój. No ale czy ponownie będzie tutaj walka? Andrzejewski teraz wyprzedził także Michała Prygla. Przed momentem przywaliłem w swoją kierownicę, mam nadzieję, że nikomu nie wybuchły uszy, za to od ryku silników mogą wybuchnąć uszy teraz kierowców, którzy jadą właśnie w tej czwórce, którą w tym momencie obserwujemy. Świetna, świetna walka. Dąbrowski teraz dotknął Roszaka, na Ziubiński wypada, Ziubiński w poprzek toru i teraz kolizja między nim a Munkacem. Ziubiński no musi się teraz ratować, wyjechać poza tor, wrzucił wsteczny bieg, obraca teraz swój samochód, no i wypada na 14, 15 miejsce za Kacpra Nizio. A możemy się spodziewać jeszcze tutaj walki o P1, bo Paweł Andrzejewski, tak jak chwaliliśmy jego tempo w drugiej połowie
wyścigu numer 1, tak teraz z wielkimi szansami na zwycięstwo w wyścigu numer 2, no i dojeżdża teraz do zakrętu numer 1. Za tylnym skrzydłem Prędkiewicza będzie tutaj atak po zewnętrznej. Dosyć wcześnie hamuje Prędkiewicz na Andrzejewski, wypada z toru, jednak utrzymuje się dalej, nie popełnił tego błędu, który mógłby go wyeliminować z tej walki. Nie pojechał prosto, lecz w odpowiednim momencie skręcił, więc te szanse na zwycięstwo cały czas ma, a z tyłu za nim Michał Prygiel, Szymon Frelik oraz Patryk Szwajkowski. Walka też Szymanka i Munkacego z tyłu z Kowrą teraz bok w bok z Dąbrowskim i bardzo ciasno teraz, ale jednak z Kowrą awansuje na pozycję siódmą. Michał Prygiel prowadzi teraz Frelika i Szwajkowskiego, ale jednak słabsze tempo, stracił pozycję pierwszą, no i teraz musnął ścianę. Paweł Andrzejewski pół sekundy straty, ale na prostej start meta będzie mógł jeszcze próbować zaatakować. Tych szans na pewno będzie miał kilka w tym wyścigu. No, Michał Prygiel będzie na pewno bronił rezultatów swojego kolegi z zespołu. Ciekawa walka też tutaj. No to kto pierwszy będzie atakował Michała Prygla? Szwajkowski, za nim Roszak, a przed nimi Szymon Frelik. Teraz dojazd do zakrętu numer 1. Napędzają się w tunelu aerodynamicznym trzej zawodnicy. Bok w bok teraz Prygiel oraz Frelik, a Szwajkowski teraz traci pozycję na rzecz Patryka Roszaka. Będzie jeszcze próba kontry w zakręcie numer 2. Późniejsze dohamowanie, bok w bok cały czas. Był kontakt między nimi, ale nie doszło tutaj do jakiejś potężnej kolizji, nikt tam nie dotknął ściany. No i zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z kamery pokładowej Szwajkowskiego w tym momencie. No, goni swoich rywali i wyprzedza Michała Prygla. Tutaj jakieś problemy chyba tego kierowcy, no, ale powraca teraz Michał Prygiel do rywalizacji, ale jednak nie, Michał Prygiel z uszkodzonym przednim skrzydłem, no brak tego przedniego skrzydła, będzie wymiana w alei serwisowej. Michał Tukaj, pierwszy DNF w wyścigu numer 2. 12 minut do zakończenia tego pierwszego wyścigu. No i kolejną teraz okazję do ataku będzie miał Paweł Andrzejewski. Także kolejna okazja tutaj do zwiększenia swoich punktów dla Szwajkowskiego, dla Skowrona, także dla Patryka Roszaka. Zobaczmy, Paweł Andrzejewski napędza się w tunelu aerodynamicznym. Będzie dojazd do zakrętu numer 1, ale chyba zabrakło tutaj zdecydowanie odległości. Żółta flaga w sektorze drugim i teraz bok w bok Roszak oraz Szwajkowski. Niewiele brakowało, żeby Szwajkowski tam dotknął ściany. To wszystko obserwuje Damian Skowron na pozycji szóstej, ależ tam Skowron musnął ścianę, ale najprawdopodobniej to nie zakończyło się żadnymi uszkodzeniami bolidu. Zaglądał tam jeszcze w lusterko Szwajkowskiego Damian Skowron. Michał Prygiel w alei serwisowej. Iwan Otejro kolejnym kierowcą, który tego wyścigu nie ukończy. Punktowanych zawodników w wyścigu numer 2 mamy 10, tylko 10 twarzy zostanie nagrodzonych za jazdę w tym wyścigu numer 2. No i Paweł Andrzejewski z szansami na zwycięstwo, z szansami na zwycięstwo także Prędkiewicz, no a już bez szans jeden z kierowców, który przed momentem stracił przednie skrzydło. I jest to właśnie na naszych ekranach Szymon Frelik, który prowadził stawkę od trzeciej pozycji.
teraz będzie musiał zjechać na wymianę. Patryk Szwajkowski teraz najszybszy czas wyścigu, więc w tym momencie ma doliczony ten jeden punkt do klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, czy ten stan rzeczy się utrzyma. Paweł Andrzejewski być może tutaj jeszcze nie zdoła zaatakować Marka Prędkiewicza, chociaż czai się cały czas za jego tylnym skrzydłem. Dojazd do zakrętu numer 2, teraz długa prosta przed zakrętem numer 3. Ale tutaj również najprawdopodobniej bez żadnych zmian Szymon Frelik już w alei serwisowej i wypada nam teraz z tych punktowanych pozycji, w tym momencie 9. A jednak udało się tutaj wyjechać przed Siwkiem oraz Pryglem, jednak dosyć spora przewaga, tylko dalej pokazuje nam go bez przedniego skrzydła. Czy tam nie doszło do wymiany, czy był jakiś błąd, jeśli chodzi o porozumienie się z mechanikami? Nieprawdopodobne, obija teraz ścianę i to skrzydło magicznie się pojawiło. To już nie pierwszy raz, kiedy w tym wyścigu właśnie mamy taką sytuację. Ciekawie to wygląda, aczkolwiek jest to bardzo mylące. No i mamy teraz walka o P1, do której dołączają Roszak oraz Szwajkowski. I obija teraz swój samochód Dąbrowski bez skrzydła. Będzie zjazd do alei serwisowej. No niestety kolejny kierowca, który wypada nam z walki o te najwyższe pozycje, ale też powinien jednak znaleźć się w tej punktowanej dziesiątce, aby tylko nie skończył tego wyścigu na ścianie. No i Paweł Andrzejewski teraz atak do zakrętu numer 1. Czy będzie znowu zewnętrzna? Oczywiście! To wszystko obserwuje Patryk Roszak. No i Paweł Andrzejewski wysuwa się na P1. Obija lekko ścianę Marek Prędkiewicz. Mamy nowego lidera tego wyścigu. Paweł Andrzejewski prowadzi tę rywalizację. Marek Prędkiewicz wypada z toru. Marek Prędkiewicz o wiele późniejsze dohamowanie od reszty swoich przeciwników. Nie wytrzymał presji. Nie wytrzymał tej rywalizacji między nim a Pawłem Andrzejewskim oraz resztą stawki. Także została nam tylko czwórka zawodników w walce o zwycięstwo w tym wyścigu. Andrzejewski, Roszak, Szwajkowski oraz Damian Skowron. Lekko przyciął tutaj zakręt Patryk Roszak. Lata tylne skrzydło skuderii Komandante nam na torze. Bardzo możliwe, że jest to podzespół z samochodu Ziubińskiego, który w tym momencie odwiedza aleję serwisową. Patryk Roszak, 0,8 sekundy straty do Andrzejewskiego. Może teraz Paweł Andrzejewski próbować odjechać dobre tempo w wyścigu numer 1 pod sam koniec. No i ma teraz okazję na zgarnięcie tej pełnej puli punktowej z tego wyścigu, jeśli uda mu się jeszcze przebić czas Kacpra Nizio. Tutaj już nieco pozycyjnie wygląda ta walka o P1, 6 minut do zakończenia tego wyścigu i wydaje mi się, że jeszcze coś nas tutaj czeka, że jeszcze będziemy świadkami jakiejś poważniejszej potyczki między kierowcami, bo aktualnie sytuacja wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie. Walka też o miejsce 9 między Siwkiem a Pryglem. Aktualnie trzech kierowców w swoich garażach, trzech kierowców, którzy nie ukończą dzisiejszego wyścigu. No i po raz kolejny Patryk Roszak przecina
jeden z zakrętów, zakręt numer 6, o ile się nie mylę, wjazd w sekcję zamkową i tutaj kierowcy odrabiają do Andrzejewskiego. Problem teraz Andrzejewskiego na wyjściu i potężna strata czasowa. Jeśli to się utrzyma, to Patryk Roszak będzie miał łatwy kąsek do przegry, do przegryzienia w zakręcie numer 1, być może nawet jeszcze przed, ale teraz pół sekundy różnicy między kierowcami, więc no bardziej powinien tutaj obawiać się Patryka Szwajkowskiego. Oczywiście zobaczymy, czwórka kierowców w tym momencie w walce o P1. Trójka jedzie w tunelu aerodynamicznym, no i próbuje teraz Patryk Roszak do zakrętu numer 1, ale nie chce ryzykować, nie chce później dohamowywać i obrócony teraz Paweł Andrzejewski. Była tam kolizja i Damian Skowron w świetnym stylu. Teraz Damian Skowron wyprzedza trzech kierowców podczas tej rywalizacji na jednym zakręcie, trzech zawodników. Damian Skowron z szansą na dublet zwycięstwa podczas dzisiejszego dnia wyścigowego, ale tutaj jeszcze walka Andrzejewski i Roszak. No ci panowie będą mieli na pewno sporo do omówienia po dzisiejszym wyścigu, bo Paweł Andrzejewski traci szansę na zwycięstwo w tym wyścigu, tak samo Patryk Roszak. No ale kto był winny tego całego zdarzenia, to już oczywiście omówią sędziowie. Tak czy tak, Patryk Szwajkowski cały czas tutaj z szansami na zwycięstwo. Nie takie kwalifikacje, jakie spodziewaliśmy się po tym kierowcy, ale już wyścig numer 1 pokazał nam, że to tempo wyścigowe jest bardzo dobre. Też świetne rozwiązanie strategiczne. Jazda bez żadnego pit stopu razem z Mateuszem Ziubińskim. No ale w tym momencie to Ziubiński nie liczy się w walce o punkty. W tym momencie liczy się Patryk Szwajkowski w walce o P1. Jednakże Damian Skowron odjeżdża. Teraz ponad sekunda przewagi. Więc no niestety już chyba Skowron jest już z taką przewagą. No i też z czystym torem przed sobą może tutaj spokojnie odjeżdżać od reszty. Mateusz Dąbrowski jakiś czas temu wykonał najszybszy czas okrążenia na tym torze. No niestety wypadł z rywalizacji o zwycięstwo w tym wyścigu. Teraz najszybszy czas popełnił Szymon Frelik. Adrian Szymanek aktualnie w alei serwisowej, 2 minuty do zakończenia tego wyścigu i teraz Szwajkowski zbliżył się do swojego rywala w walce o pozycję lidera. Zostańmy jeszcze tutaj, czy może coś się wydarzy jeszcze w najbliższych zakrętach. W boksie aktualnie dwóch kierowców, Kasper Nizio oraz Adrian Szymanek. Ziubiński na pozycji 10, więc jest szansa na ten jeden honorowy punkcik. No mimo to tutaj Marek Prędkiewicz zdecydowanie najlepiej, chociaż też zaprzepaścił szansę na zwycięstwo w tym wyścigu numer 2. Oczywiście tutaj wracając do jego walki z Pawłem Andrzejewskim. Kozera teraz w walce z Szymankiem i tutaj dosyć sporo się dzieje. Przecina teraz zakręt Michał Kozera, żółta flaga w sektorze trzecim. To wszystko obserwuje Daniel Ruiz. No ciekawie to wygląda, walka tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, o pietruszkę, ale jednak jak zaciekła, jak tutaj ostro kierowcy rywalizują. Bok w bok teraz Mateusz Dąbrowski oraz Szymon Frelik. Dojazd do zakrętu numer 1. Mateusz Dąbrowski wykręca najszybszy czas tego wyścigu, minuta 39,9, i takiego czasu wydaje mi się nie mieliśmy w wyścigu numer 1. Jeśli chodzi o te dwa wyścigi, no to mamy rekord
tempa wyścigowego. Próbuje tutaj jeszcze Szymon Frelich zaatakować bok w bok teraz, no i już tutaj Dąbrowski próbuje wykorzystać tę pozycję, tę jazdę mimo wszystko z przodu i zostaje na pozycji numer 5. 5 sekund do zakończenia wyścigu numer 2. Damian Skowron z szansą na drugie zwycięstwo, no i też całkowitą dominację tego weekendu. Nie udało się zdobyć najszybszego okrążenia w żadnym wyścigu ostatecznie, ale jest zwycięstwo w kwalifikacjach, zwycięstwo w wyścigu numer 1. No i w tym momencie Damian Skowron dokłada do tego zwycięstwo w wyścigu numer 2, ale jednak kolizja teraz z kierowcą dublowanym. Skowron spada na drugie miejsce, nieprawdopodobne. Wyprzedzi go jeszcze być może Paweł Andrzejewski. Patryk Szwajkowski wygrywa wyścig numer 2 o Grand Prix Azerbejdżanu. Damian Skowron kończy jednak na trzeciej pozycji, wyprzedza go w ostatniej chwili Paweł Andrzejewski. Nieprawdopodobne, co się tu wydarzyło, ależ wściekły musi być teraz Damian Skowron, który stracił zwycięstwo na ostatnim łuku tego wyścigu. Musi być teraz wściekły. No nie widzę tutaj innego rozwiązania tej sytuacji. Kierowca świetnie spisujący się. No przecież mówiliśmy o tej całkowitej dominacji dzisiejszego weekendu. Jednak okazuje się, że kończy zaledwie na ostatnim miejscu na podium. Kończy także Mateusz Dziubiński ten wyścig, zanim Patryk Roszak, i świetnie, efektownie wykonany tutaj wypadek Michał Prygiel kończy i dziesiątkę zamyka Adrian Szymanek, zdobywca tego ostatniego punktu. Mateusz Dziubiński jeszcze parę minut temu na dziesiątym miejscu, a kończy rywalizację na pozycji siódmej. Jeśli chodzi o tor Baku, no, posiada bardzo ciekawe miejsca do rozbicia się po wyścigu. No, nie mamy tutaj takich celebracyjnych jazd na tym ostatnim kółku. No ale cóż, możemy zerknąć szybko na wyniki pierwszej dziesiątki. Także zobaczmy. Patryk Szwajkowski zwycięzcą wyścigu numer 2, przepraszam, Paweł Andrzejewski kończy na pozycji drugiej, no i pechowiec, największy pechowiec tego dzisiejszego dnia wyścigowego, Damian Skowron, który kończy zaledwie na pozycji trzeciej. Marek Prędkiewicz czwarty, piąty Mateusz Dąbrowski, szósty Szymon Frelich, siódmy Mateusz Dziubiński, ósmy Patryk Roszak, dziewiąty Michał Prygiel i dziesiąty Adrian Szymanek, druga karta, no i Daniel Ruiz, Michał Kozera, zdublowany Kacper Nizio, nie ukończył tego wyścigu Arkadiusz Siwek, ale zostaje sklasyfikowany, Zachary Munkacy i 11 kółek przejechanych, również kierowca zdublowany, no i nie kończył tego wyścigu także Waldemar Bakuniak, Iwan Oteiro oraz Michał Tukaj. No, w tym momencie możemy śmiało powiedzieć, pewnie powiedzieć, że to Zachary Munkacy był tym kierowcą dublowanym w przypadku tej rywalizacji z Damianem Skowronem. Będą panowie na pewno mieli co nieco sobie do powiedzenia po wyścigu na najprawdopodobniej tym co wyścigowym, co dwutygodniowym, można powiedzieć, spotkaniu po wyścigu. No i cóż, to był wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu w polskiej lidze sim racingowej. Trzecia runda już zakończona. No i dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo za oglądanie tego wyścigu i zapraszam na kolejne. Już za dwa tygodnie jedziemy kolejny wyścig, tym razem na torze Manicourt we Francji, a jeszcze przed nami GP Włoch na torze Monza i finał sezonu GP Belgii na torze Spa. To by było na tyle. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.